Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 10 odcinku z Dead Space'a. Ostatni odcinek był dokładnie 2 miesiące i 2 tygodnie temu, za co was bardzo i to bardzo przepraszam, że ostatni odcinek był dopiero na początku wakacji i go teraz nagrywam po wakacjach. No troszeczkę nie wyszło w porządku w stosunku do mnie i do was. Ale po prostu jakoś nie miałem motywacji do nagrywania Dead Space'a. W ogóle jakoś... A w ogóle sprawdźmy, ile jeszcze rozdziałów pozostało. O kurde. Ojojojoj. To nawet jeszcze nawet połowy nie ma. To jest dopiero 1/3 gry skończonej. No i to będzie cieniutko. To strasznie się opuściłem w tej grze. I teraz przydałoby się nadrabiać z tej straty. Trzeba będzie to nadrobić. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale nie ma tu opieprzania, tylko od razu jedziemy z tymi rozdziałami, bo to jest tragedia. Jakżem dopiero Dead Space zaczął w maju i wałkowałem to do lipca, tylko 9 odcinków i dopiero teraz wróciłem we wrześniu, w połowie września. Oj, muszę to jak najprędzej skończyć. No już mówię tak, bo przyciągam ją dostatecznie za długo. Zależy mi na tym, żebym nie miał żadnych takich obciążeń z seriami. Prototypa to samo trzeba będzie skończyć, ale to chyba zrobię od razu po tym, jak skończę Dead Space'a. Znaczy ja już tu nie byłem? Zapomniałem, jak się walczy. Dobra. Kończy, trzeba strzelać. Dobra. Jeszcze tutaj. Gdzie jeszcze? O kurde. Ajajajajaj. Nie. Jest tragicznie. Nie wiem, jak się uratuje. Czaj, przeładowałeś? Nie, trzeba zmienić broń. Stanowczą. Czego nie rozwiąże, a możemy jedynie tylko uciec. Nie, to był błąd w tej chwili. No, przyszedł. Rozgniecione. Już nie ma lekarstw. Super. Jesteśmy w dupie. To jak mówimy, że jesteśmy w czwartym rozdziale, a nas czeka jeszcze 8 rozdziałów, to już nie pomyślę sobie, kiedy ja to skończę. Trzeba będzie wziąć wytrzymałość w tym wypadku. To jest tragicznie. A, się wbiło w ścianę. Trzeba posprzątać. Kurde. Moment.
O kurde, ale to się ściąga. Fajnie, się już biło tak w ścianę, że się nie odciągnie. No i dobra, ale jeszcze chciałbym broń zmienić, bo ta mi nie pasuje. Dobra. Mamy rozpruwacz, chociaż nam dużo nie pomoże. W obecnej sytuacji może mało dać. Prawie nic. Teraz pewnie tak, trzeba będzie pójść. Tu zapisać grę. Nie wiem, postaram się, żeby odcinek był tak z pół godziny, czyli dłużej niż zwykle. Bo jak dla mnie to jest trochę już niedopuszczalne, że 2 miesiące trzymam tą grę i nie kończę jej jak... Aha, to źle, że złym tropem żeśmy ruszyli. No to fajnie. To jak ja mam iść? To jak nie tak, to jak? A, pewnie tymi. No tak. Pomyliliśmy drogi. I na górę. Okej. Aha, trzeba wybrać poziom. Pewnie wyżej. Bo ja nie wiem. Ale chyba... nasz GPS wskazuje na to, że powinniśmy się kierować na piętro trzecie. Zmień ty jeszcze szybko broń, bo to będzie tragedia, jak ci się nie uda. Dobra. Dobra. Tu już się robi ciekawie. O, strzelba energetyczna. Sobie ją kiedyś stworzymy. O, paliwo odmiotacza. The bridge is fucked. I don't know what went on in there, but I'm not sticking around in case whatever did it comes back. Dobra, są lekarstwa. Na tyle dobrze. To jeszcze zapisz. Zaraz się pewnie będzie szykowała niezła jadka. A miotacz ognia może jedyny załagodzić problem. Dobra, weźmy to ammo. Kurde, palisz się. O kurde. O! Ty, no nie wierzę, że już padłem. Całkiem szybko. Czyli w sumie tak jak mogłem się spodziewać, miotacz ognia gówno robi. Bardzo gówno. I to chyba jedynym urządzeniem, który może nam bardzo pomóc, to będzie chyba jednak rozpruwacz. No bo jak patrzę na inne bronie, to mam wrażenie, że... O, przeładuj przynajmniej. Dobra. Dobra. Ule. O, to mini łomi. Ty czekaj. Szybka broń do zmiany. Dobra. Idą po mnie. I patrz, przeżyło jeszcze. No, poszło. O no i tak jak mówiłem, rozpruwaczka zawsze będzie pomagać najlepiej.
tam shit, no to za bardzo nam nie pomógł. Okej. Coś jeszcze? Bo zawsze się spodziewam czegoś jeszcze. To jest zawsze za mało. Skieruj moc do ADS. Power transfer to the ADS. Mhm. Okej. Primary astrogation power has been rerouted. Coś się udało. Chciałem zrobić dzisiaj rozdział, jakby to było możliwe. I kontynuować tę serię, dopóki nie skończy, czyli codziennie po jednym odcinku. Oczywiście pojawi się też prototype w najbliższym czasie, plus jeszcze The Forest, dwa odcinki na tydzień. Myślę, że jak najbardziej stabilna ilość do nagrywania takiej serii. Tu widzę, że wszystko pozamykane, to trzeba się wrócić. To zapisać, jak najbardziej trzeba. Potem nie mogę pozwolić na to, żebyśmy nadrabiali jakieś straty. Bo to szkoda potem do tego wracać. No i mam nadzieję, że już będę częściej nagrywał, ale wybaczcie, właśnie ten tydzień i poprzedni to były troszeczkę takie ważne. Czekaj, na drugie? Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie nas prowadzić. Nie wiem, jeżeli źle, to jeszcze możemy zejść na pierwsze. Długo coś zjeżdżamy. O, to pewnie jeszcze niżej. No to poziom pierwszy. Jak nie tu, to no, wiedziałem. These things are biorecombinators. They take dead tissue, absorb it, and mold it into new forms. One iteration seems to have the sole purpose of infecting corpses. The others, well, seem to be used to infect. And that body tissue we keep seeing on the walls is part of it too. I found a report that says it's a habitat changer. No, to z tej broni będziemy korzystać. Tak będzie najlepiej. Tak wiem, bardzo często robię save'y, ale to jest istotnie ważne zadanie. Dobra. Nie po tej, to po tej. Nie wstanie to, nie? Już coś nas musiało. Ty, kurde, szybko. Szybko zostaćmy tlen. O kurde. Dobra. Daliśmy radę. Tylko co nam to da? Tu mamy kolejny warsztat. Tylko nie mamy tych monet, takich specjalnych węzłów. No, abyśmy mieli, no to by to działało. O. Dobra, teraz tutaj. Dobrze idziemy, nie? O, i proszę bardzo. O, to było genialne posunięcie. Tak jak powiedziałem, to jest broń idealna. Lepszej nie będzie. A teraz w którą stronę, żebym ja nie pomylił dróg. Zaraz. Tu pewnie jakieś przejście jest. Tu coś pewnie sekretnego będzie. No, tu jeszcze nie było. Jakiś dziennik. Nie obchodzi mnie to. Ale sprawdzić można. No właśnie, to są sekrety. O, tu kolejny zestaw. O, i jest węzeł mocy. Zaraz sobie go wykorzystamy. No co wy gadacie, jaki ekwipunek pełny. Zaraz coś wywalimy i będzie po problemie. To w ogóle trzeba wywalić.
Czekaj, jak to by wywalić? Kurde, no. No, dobra. No i o to mi chodziło. Za dużo z tej stazy nie korzystamy. Mało nam potrzebna. Dobra. Ło, prawie byśmy w to weszli. A ja pamiętam, co to jest. Moja pamięć jeszcze jest aż taka błyskotliwa. Nie zapomniała o tego typu pułapkach, które no od razu cię przy... no miażdżą cię. Inaczej tego opisać nie mogę. Jak tylko cię mogą miażdżyć. Słyszę kolejną bestię, która pewnie jest... Ente, na mówicie mnie. Nie wstanie? Dobra. Na wszelki wypadek rozdeptam. To nigdy nie wiadomo. Okej, okay. Wyszło. Aha, to jest ten skrót. But the ADS cannon's auto-targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevator to the top of the ship fuck. And head for the cannon pit. Dobra. Teraz trzeba jakoś się stąd wolnić. Nie podoba mi się to. Bo to jest dużo stworzeń, które no... mają na mnie ochotę. No chyba muszę się czegoś złego spodziewać. Oż ty! Kurde, przyszli. Patrz, jakie wytrzymała. Nie ze mną. Takie numery. Weź ty się wylecz. Stąd jest tragicznie. No, nawet nie mam, nie stać nas na porządną ilość medykamentów. O, tu jeszcze jeden zestaw leczniczy. Ale trzeba iść powolnym krokiem, bo no tak jak mówię, są te pułapki i one nas mogą od razu zabić. Jak my to mamy iść? Dobra, w tą stronę. O, dobrze. No, było niebezpiecznie blisko. Aby mnie zabiły te gnoje. Tu gdzieś jest ten warsztat. O właśnie. Sobie wykorzystamy teraz węzeł. Na rozpruwacz. Moduł kinetyczny dajmy sobie. Teraz sobie dajmy poziom wytrzymałości. To jest bardzo ważne. Musimy być wytrwalsi. Inaczej no nie będzie szans na jakiekolwiek przetrwanie. Dobra. Teraz jak tu stąd uciec? Żeby nie było żadnych ale. Dobra. Jest. Mam nadzieję, że szybko to zrobię. Ale mam wrażenie, że to pójdzie szybko. Teraz pewnie poziom drugi, a jak nie to trzeci. Jak będzie koniec rozdziału, to i odcinek się skończy. Co krzyczysz? Wiem, nie piłaś kawy. Też nie piłem kawy. Ale jakie to ma znaczenie? Dobra. Trzeba będzie na ten ostatni poziom piętrowy dojechać. Mam nadzieję, że jak najprędzej się pozbędziemy celów misji. Co to tak stuka? Lepiej trzymaj broń, bo coś mi się wydaje, że mamy gości.
zapisz. Będzie najlepiej. Tutaj mam zaczułą myszkę. Ale to nieistotne. Damy radę i tak. A, teraz możemy tutaj wejść. Wcześniej się nie dało. Tu otwarte. Ale gdzie mamy iść? Aha, tu. To tutaj jakieś sekretne. No właśnie. No okej, coś tu jeszcze. Będzie szafeczka, a w niej pociski pulsacyjne. Dobra. Czyli nic takiego wspaniałego nie znaleźliśmy. Ale szukamy dalej. Dobra. Kolejna winda towarowa. Gdzie tym razem nas zaprowadzi? I trzymaj gardę, chłopie, bo coś czuję, że teraz może być źle. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover, or you'll get torn to pieces. Nie martw się, człowiek. I gram z ogniem, ale dam radę. O kurde. Teraz będzie wyzwanie. Pewnie jeszcze nas coś zaatakuje, nie? Co jest? Ale... Dla mnie to jest niewytłumaczalne. Co się, kurczę, stało? W gówno nadepnąłem, że mnie musiał zabić? Nie, przepraszam bardzo, ale to już jest... Pora. Czekajcie. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. Ej, to już jest w cholerę śmieszne i dziwne. Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Czuję, że to może być ciężko z tym. Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. No a, tak ma działać. Nie, to jest zabawne już. Za chwilę to może być wkurzające. Więc co ja mam robić? No, w takim wypadku. Przecież korzystam z lewitacji. Nie, to ma być tak. No nie, ciągle to samo się dzieje. Nie. Tak coś być nie może. Zaraz, może inaczej. Może my mamy na te kontenerki wchodzić, no... W coś musimy chyba, nie? Zaraz... Kombinować trzeba. Goddammit, kurde, co ja mam robić? Nie. To już jest przegięcie. Więc teraz trzeba kombinować jak najprędzej. No biegnij, biegnij, co się zastanawiasz? Co się zastanawiasz? Ach, ta fizyka mnie drażni w tej grze. Nie mówię, że jest jakaś fałszywa czy coś. Ukryte coś mi jeszcze musi spędzić. Ale no to już jest chore. Jak dla mnie nawet. Jak mnie ciulnęło, no. I co ja mam robić w takiej sytuacji? Co mam w niebo lecieć?
Muszę przeczytać dokładnie cel, co ja mam dalej zrobić, bo to już jest chore. To już szybko robi chore. Ale dajcie mi cel misji, ludzie, no. Nie. Czekajcie. Zaraz coś zaradzę. Co mi mapa da? Się. Nic mi to dalej nie mówi. W związku z tym muszę kombinować. No nie, no to już jest naprawdę porąbane. Jak ja mam to robić? Korzystam z tej grawitacji całej i coś nie pomaga. Aha, może staza. Ja czaję. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. Nie, nawet staza nie pomaga. No już tak padamy od 5 minut. Nie wiem, co ja mam dalej robić. Jeśli nie znajdę na to sposobu jak najprędzej, to kończymy odcinek. Bo nie chcę się z tym wiecznie męczyć. O! Teraz dobrze latamy, nie? Nie. Wcale. No na kim jeszcze krocze pokazujesz? No szaleję przez tą grę zaraz. Kurde, nie dość, że wracam po 2 miesiącach Dead Space'a. To jeszcze dają mi debilną misję, no. Entering vacuum. Entering zero gravity. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. No przecież prawie mi się udało. Przecież miałem uciec, nie? Chyba. Kurde, jakie to jest dzikie i chore. Nie podoba mi się już to coraz bardziej. Zaraz rage quituję. Entering zero gravity. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. O Boże, Boże, Boże. Macie jakieś pomysły, bo mnie się już skończyły. Na moment obecny i ja tu już zgłupiałem. Jakby mi ktoś napisał, co mam zrobić, to byłbym wdzięczny, bo ja naprawdę nie czaję tej bazy. Aha, tak też nie. Kurde, to jak? Drugi sposób, martwy. Pierwszy okazał się debilnie do kitu, więc jeszcze parę prób zrobimy, ale jak to już będzie się kończyło notoryczną porażką. No i to będzie źle. O, jak nas rozerwało. Dobra, skończymy tu odcinek, tylko gdzieś bym save'a znalazł. No i po prostu no, nie znam na chwilę obecną sposobu na przedostanie się tam, więc podejdziemy gdzieś do najbliższego nam save'a, jak będzie w ogóle, i skończymy odcinek, no co ja będę się męczył, kiedy naprawdę nie wiem, co mam robić. Aha, to jeszcze przez windę towarową. Dobra, tu skończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować
i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.